Ślęza ostatnio pewnie wygrała w Łodzi, pokonała z łatwością miejscowy Widzew różnicą ponad 30 punktów. Prawie 25 minut na parkiecie spędziła Zuzanna Sklepowicz, zdobyła w tym czasie 7 punktów. Cieszę się z każdej minuty otrzymanej od trenera. Myślę, że z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. Ciężko trenuję, poprawiam błędy, które popełniam. No i wszystko idzie do przodu. Cieszymy się z zwycięstwa, zrobiliśmy swoją robotę, wróciłyśmy, teraz przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Finisz sezonu zasadniczego nie będzie łatwy. Ślęza najpierw zmierzy się z Toruniem, później z Sosnowcem. Te mecze trzeba wygrać, by utrzymać bez oglądania się na Wisłę Kraków pierwsze miejsce w tabeli przed play-off. Skupiamy się najpierw na Enerdze, mówi Arkadiusz Rusin. Zwycięstwo w Lublinie, zwycięstwo w Bydgoszczy, to nie są przypadkowe zwycięstwa. Ten zespół naprawdę jest w stanie zagrać bardzo dobre zawody, ale też jest w stanie, tak jak u nas, zagrać początek słaby czy jakiś tam fragment słaby i później brakuje tego czegoś. My jakby patrzymy dalej na siebie, tak? Mamy swoje mocne strony i musimy swoje mocne strony pokazać. Myślę, że jeżeli my pokażemy wszystko, co mamy najlepsze, to jesteśmy w stanie wygrać na tym ciężkim terenie. Pierwsze spotkanie z Toruniem Ślęza wysoko wygrała. Teraz o 2 punkty może być jednak niezwykle trudno. Energa ostatnio prezentuje, zresztą podobnie jak wrocławianki, bardzo dobrą formę. Nie można patrzeć na to, co było w pierwszej kolejce. Idziemy teraz, daleka podróż, ciężka hala. Przeciwnik, myślę, że bardzo z wysokiej półki. Są na trzecim miejscu, więc nie jest to byle jaki przeciwnik. Musimy się skoncentrować, zagrać swoje, a myślę, że będzie dobrze. Czy w spotkaniu w Toruniu znów szansę dostaną wszystkie koszykarki? Nie chcę w tej chwili aż tak wybiegać do meczu z Toruniem. Bronimy cały czas lidera, także na pewno podchodzimy w 100% do tego meczu. Czas na rotację przyjdzie w meczu z Sosnowcem. Początek meczu w Toruniu w sobotę o godzinie 18:00.